Pierwsza połowa XIX wieku to oczywiście Chopin, rozpoznawalny w każdym zakątku globu. Druga połowa to jest przede wszystkim dla nas, ale ja ciągle mam nadzieję, że i dla świata, niedługo również Stanisław Moniuszko. Ten twórca opery narodowej jest praktycznie nieznany szerszemu odbiorcy w Europie. W tej chwili jesteśmy właściwie po nagraniu kompletu tej całej twórczości Moniuszki operowej. Po tych operowych tytułach nadeszła kolej na coś, co nie jest ani operą, ani kantatą, jest początkiem pewnego nurtu dzieł muzycznych, które oparte są w całości na literaturze. Moniuszko był pierwszym, który sięgnął po niezwykły, symboliczny wręcz tytuł Dziady Adama Mickiewicza. Widma są utworem wokalno-instrumentalnym. Ze względu na gatunek to jest to dość hybrydyczna formuła. Od strony warsztatu kompozytorskiego myślę, że jest to najwybitniejsza kompozycja Moniuszki. Moniuszko nie miał szczęścia do wykonawstwa. Opera jest niesamowicie wymagającym gatunkiem. Udało się zainteresować partyturami Moniuszki wytrawnego znawcę opery, jakim jest Fabio Biondi. Oczywiście na to jeszcze nałożyła się ta dodatkowa wartość, wykonawstwo na instrumentach z epoki. Fabio Biondi rozpoczął swoją przygodę z Moniuszką od Halki i rozpoznał w tym kompozytorze kogoś, kto absolutnie może nie tylko konkurować, ale czasami nawet być partnerem lub nawet kimś, kto przewyższa kompozytorów włoskich. Jesteśmy świadkami jego niezwykłego przewodnictwa w tej literaturze. Mamy już z nim nagrane, wykonane wszystkie utwory poza Strasznym Dworem. Ta muzyka nie istnieje za granicą. Nie istnieje w kraju, w którym jesteśmy u źródeł gatunku. Opera. Włochy. Po pierwszych próbach muzycy byli zafascynowani. Oni wszyscy dziwili się, jak to ten kompozytor wasz, tak wspaniały, jest nieobecny. Myśmy nie wiedzieli, że on istnieje. Biondi zachwycał się Moniuszką ze względu na właśnie tą niesamowitą intuicję kompozytora piszącego na scenę. Nawet porównywał, że ten zmysł Moniuszki często był
na wyższym poziomie niż zwłaszcza w twórczości tej wcześniejszej Verdiego. My nie słuchamy tylko samego Moniuszki. My słuchamy pewnej koncepcji, pewnego przeżywania tej muzyki, no i rozumienia przez konkretnych muzyków tu i teraz. Nigdy to nagranie nie zaistnieje identycznie w świadomości odbiorcy. Zawsze jest coś innego, coś nowego, bo taka jest istota tej sztuki.